dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa senatora Michała Wojciczaka oraz posła Tomasza Szymańskiego w biurze parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. Tematem konferencji była przyszłość wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Boomer, zaproszony przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Prezes koncernu starał się uspokoić pracowników, podkreślał, że planowane przez rząd połączenie Boomeru z wojskowymi firmami zbrojeniowymi nie wpłynie źle na ich kondycję, a tym bardziej na zatrudnienie. Sugerował nawet, że może to wpłynąć pozytywnie na ilość miejsc pracy. Przedstawiciel pracowników, Hendryk Mira, podkreślał, że związkowcy chcą współpracować z Boomerem, ale bez przejmowania przez niego udziału w WZU. Na co prezes Boomeru argumentował, że jeżeli WZU ma potencjał i odpowiednie kadry oraz kapitał, to nie widzi przeszkód, by to grudziądzki zakład był liderem grupy. Argumentował dalej, że tylko Boomer posiada odpowiednie środki i doświadczenie pozwalające kierować takimi działaniami. Śledząc wymianę zdań między przedstawicielem Boomeru i przedstawicielem pracowników WZU, odnieść można było wrażenie, że porozumienie między stronami będzie bardzo trudne, ponieważ każda z nich ma odmienną wizję współpracy. Pracownicy boją się utraty miejsc pracy, ale tu mówił Pan, że ilość tych miejsc może wzrosnąć relatywnie, jeżeli zwiększy się pole zamówień, o której też tu Pan wspominał na dzisiejszej konferencji. Czy ja stoję na stanowisku, że nie ma związku bezpośredniego między wejściem do grupy Boomer a ewentualną domniemaną utratą miejsc pracy. Co więcej, wydaje mi się, że wejście do większego organizmu, który ma większą siłę przebicia na rynku, wręcz przeciwnie, tworzy szansę do tego, żeby skala działalności firmy uległa zwiększeniu, a wobec tego wraz za tym wręcz do utworzenia nowych miejsc pracy. Dzisiaj zakłady w Grudziądzu są nieźle radzącą sobie średniej wielkości firmą, która jednak ma zasięg oddziaływania raczej głównie regionalny. Natomiast będąc częścią większej całości, ten zasięg może się zwiększyć. Dzięki temu również przychody. Zaprzeczam zdecydowanie stanowisku takiemu, jakie jest wyrażane, że Boomer równa się zwolnieniu. To jest zupełna nieprawda i to jest podszyte przede wszystkim pewną tezą, która jest do udowodnienia, a ma to pokryć jak gdyby różne, wydaje mi się, może nawet kwestie ambicjonalne. No tak, ale jak to się mówi, zrozum człowieka, a i on ciebie zrozumie. Bezrobocie jest takie jest, szczególnie tutaj w Grudziądzu. No i być może właśnie tego typu brak alternatyw dla pracowników powoduje takie tutaj różnego typu uprzedzenia. No tak, dlatego tym argumentem jest najłatwiej szermować, więc to jest tak, że jeżeli... Znaczy, ja myślę sobie w ten sposób, że jest jakieś grono osób, które z różnych powodów nie chce utracić autonomii swojej zarządczej, kierowniczej, nie chce być częścią większej całości. I to grono osób sięga po różnego rodzaju argumenty, a najbardziej działającym na wyobraźnię argumentem jest zagrożenie utratą miejsc pracy, czego ludzie rzeczywiście się boją. Natomiast nie ma żadnego związku między jedną a drugą sprawą. Padły tutaj zapewnienia, że zwolnienie będzie, że nie zmniejszy się zatrudnienie, a być może nawet wzrośnie, bo i takie deklaracje tutaj padły. Czy to Państwo uspokaja? Nas od wielu lat nie uspokaja ta konsolidacja kapitałowa. My się jej najbardziej obawiamy, bo przy takich zadłużeniach, jak tu wcześniej wspomniał pan prezes, w okolicach 700 milionów złotych jest ogromnym zagrożeniem. Wejście naszych przedsiębiorstw podniesie automatycznie kapitał w grupie Boomer z naszym przerobem produkcyjnym będzie to wynosiło około 1,5 miliarda rocznie. Boomer zwiększy swoje zyski kilkukrotnie i będzie wykazywał, że jest naprawdę wspaniałą firmą. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, eksporterem jest najlepszym WZU. W technice rakietowej do budowy nowej tarczy średniego zasięgu największe kompetencje posiada WZU.
WZU ma zbliżone zyski brutto netto za ubiegły rok do całej grupy Boomer, zatrudniając 10 razy mniej ludzi. No więc kto tu powinien kogo kapitałowo przejąć? Tylko tutaj jednym z głównych, a właściwie głównym podmiotem zamawiającym jest państwo i to ono decyduje, u kogo i gdzie zamówi, prawda? Tak jest. Otóż naszą misją przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych jest utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu na wyposażeniu armii i to w czasie pokoju i w czasie wojny. Natomiast Boomer został po to i tylko stworzony, by produkować broń i ją eksportować. Teraz jest taka sytuacja, że przy tak ogromnych pieniądzach, które posiada MON na realizację kilku takich ważnych tematów, jak obrona przeciwlotnicza rakietowa, budowa nowego czołgu, nowego BWP-u, budowa nowego Rosomaka, bo kończy się już licencja fińska i nie mogą więcej tych pojazdów wyprodukować. Boomer generalnie będzie w 90% zależny od MON-u. To będzie miał pieniądze, generalnie będzie żył na rynku krajowym. Nie po to został tworzony. Chciałem zapytać, bo jak prezes powiedział, no od konsolidacji no nie ma odejścia. Czy to pod hasłem Boomer, czy powiedzmy jakiegoś koncernu narodowego? Zapewne konsolidacja kapitałowa będzie, ale no, jeśli miałby to być ten drugi wariant, stworzenie narodowego koncernu zbrojeniowego, a w niej powiedzmy trzech grup kapitałowych, Boomer spółka z o.o. osobno, Huta Stalowa osobno i 11 przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, które by tworzyły indywidualny kapitał, zapewne nie byłoby to złe rozwiązanie, gdyż wszystkie nasze spółki mają bilans dodatni i nie są, że tak powiem, bankrutami. A przy realizacji w najbliższym czasie zadań, które nałoży na nas minister obrony narodowej, na pewno podniesie jeszcze rentowność. Czuje pan tutaj może pracowników, którzy no w pewnym sensie boją się, prawda, o utratę pracy? Jasne, to jest oczywiście uzasadniona obawa, bo kiedy coś się ma zmienić, no to zwłaszcza związkowcy powinni zapytać, czy na tym nie stracimy miejsc pracy. Wiedza, jaką ja posiadłem, myślę, że informacje, którą przekazał pan prezes Boomeru, no jednoznacznie mówi, że ilość miejsc pracy nie jest zależna od tego, kto jest właścicielem akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. Te miejsca pracy, ilość tych miejsc pracy zależy od tego, jakie zamówienia, jaką pracę będzie miała firma. Jeżeli będzie jej się dobrze wiodło, jeżeli będzie pozyskiwała nowe zamówienia, to tych miejsc pracy być może przybędzie. Jeżeli nawet samodzielnemu zakładowi w Grudziądzu ubędzie z jakiegoś powodu jakiś kontrakt, no pojawią się trudniejsze czasy, to przypuszczam, że dzisiejszy zarząd WZU w Grudziądzu będzie musiał także rozpatrzeć ewentualność zwolnień pracowników. No, Grudziądz zna takie przypadki, prawda, gdzie z powodu trudnej sytuacji na rynku zakłady pracy zwalniały pracowników. Natomiast przejście do grupy Boomer nie ma żadnego, z tym przejściem nie wiąże się żadne ruchy kadrowe. Wręcz przeciwnie, jak ja sądzę i jak pokazał to pan prezes Krystowski, możliwość uczestniczenia w dużym przedsięwzięciu stwarza możliwość pozyskania nowych zamówień, do których prawdopodobnie tych pracowników dzisiaj może być za mało. W związku z tym padły nawet tutaj deklaracje ze strony właśnie prezesa Boomeru, że może wzrosnąć to zatrudnienie. No tak, bo jeżeli pojawią się nowe, ja zakładam, że tak, że dzisiaj zatrudnienie nie jest, nie ma przerostu zatrudnienia WZ-u w Grudziądzu. W związku z tym te kontrakty, które WZ-u realizuje, no realizuje takimi siłami, jakie być powinny. Natomiast gdyby nagle poprzez wejście do większej grupy pojawiły się nowe zamówienia, to ci pracownicy po prostu nie dadzą rady wykonywać dwóch czynności jednocześnie. Być może trzeba będzie nawet zwiększyć zatrudnienie. I ja widzę w tym raczej szansę, aniżeli zagrożenie. Padły tutaj deklaracje ze strony prezesa Boomeru, że zatrudnienie w Grudziądzu nie spadnie, a nawet być może
relatywnie może wzrosnąć ze względu na zwiększenie się tutaj puli zamówień. Tak jak prezes Maru słusznie zauważył, o poziomie zatrudnienia nie decyduje struktura właścicielska, tylko rynek. Jeżeli rynek nie jest w stanie, powiedzmy, wygenerować takiego poziomu zamówień dla tej czy innej firmy, to po prostu odbija się to też na strukturze zatrudnienia w danej firmie. Moim zdaniem to, co dzisiaj usłyszeliśmy, może tylko tak jakby w perspektywie przyszłości świadczyć na korzyść Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, mając na wadze właśnie ten 10-letni program obrony powietrzno-rakietowej z kwotą 15 miliardów złotych. No, mówiąc bardzo krótko, pytanie jest takie, czy chcemy siedzieć przy stole i dzielić między sobą te środki, czy być w karcie dań? Głównym problemem zapewne jest zatrudnienie i ono wywołuje wśród pracowników zapewne jakieś takie negatywne tutaj odczucia. No i teraz pytanie, no kiedyś podpisywało się jakieś porozumienia, gwarancje albo różnego typu, może to by uspokoiło albo w jakiś sposób pozwoliło dojść do porozumienia. Ale przecież tutaj nikt nikomu nie musi gwarantować pracy, ponieważ wyniki ekonomiczne, finansowe WZ-u są bardzo dobre. Jeżeli firma zarabia pieniądze, tak, płaci podatki, z których oczywiście korzyść ma samorząd Grudziądza w postaci wpływu podatku z PIT, CIT czy też podatku od nieruchomości, jest rentowna. Wynik finansowy, o którym dzisiaj słyszeliśmy od pana związkowca oscyluje w granicach 98 milionów złotych, no to nikt nikogo przekonywać o bezpieczeństwo zatrudnienia nie musi, jeżeli byłaby sytuacja odwrotna, że jeżeli firma borykałaby się z kilkuletnim negatywnym, powiedzmy, negatywną historią finansową, ekonomiczną, czyli przynosiłaby, mówiąc krótko, straty, niezbędne byłyby cięcia. Ale to nieważne, czy właścicielem firmy jest Skarb Państwa, ponieważ Bumar jest większościowym udziałem Skarbu Państwa, firmą z większościowym udziałem Skarbu Państwa, czy też firma prywatna należąca do pana Kowalskiego czy Ksińskiego, działania podejmowane byłyby takie same. Dzisiaj naszym gościem szczególnym jest pan Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Bumar Spółka z o.o. Zaprosiliśmy pana prezesa choćby z tego względu, że dyskusjach, które się toczą nad przyszłością WZ-u, ewentualnego włączenia WZ-u i innych zakładów podobnych do grupy Bumar, no, ta nazwa tej firmy pada bardzo często w różnych kontekstach, z różnymi obawami związane jest to, zarzutami, może niedopowiedzeniami, niezrozumieniami. Nazwa pada częściej znacznie niż zarządzający dzisiaj tymi zakładami, sprawujący nadzór właścicielski Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Skarbu Państwa. Dlatego obecność pana prezesa. Zacznę jednak może od krótkiej, ale jednak historii naszych związków z tą sprawą, no, to znaczy pana posła Szymańskiego i moich. Muszę o tym wspomnieć w związku z wypowiedziami i kolegów związkowców z WZ-u Grudziądzu i naszego niestety kolegi posła pana Janusza Dzięcioła. Jakoby zajmujemy się sprawą bez jakiegokolwiek upoważnienia, bez uzgodnienia z załogą, bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Otóż po pierwsze chcę powiedzieć, że wszystkie gromy, które padały do tej pory pod adresem pana posła Szymańskiego niemal wyłącznie, padają niesłusznie wyłącznie pod jego adresem, dlatego że działamy tutaj obaj w pełnym porozumieniu i wspólnie podejmujemy działania, które krok po kroku staramy się realizować. A polegają one na tym, że w momencie, kiedy rozpoczęła się akcja protestacyjna wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, zainteresowaliśmy się sprawą bardziej, że tak powiem, bezpośrednio. Uczestniczyłem w posiedzeniu Senackiej Komisji Obrony, podczas której ta sprawa była omawiana, a później postanowiliśmy spotkać się z przedstawicielami związków zawodowych działających w WZ-u w Grudziądzu. Zaprosiliśmy kolegów związkowców tutaj do naszego biura i spotkaliśmy się z nimi dokładnie 18 lutego. W spotkaniu uczestniczył między innymi pan przewodniczący Sulikowski. Zaproponowaliśmy, bo wcześniej miałem kontakt z panem prezesem Krystowskim, przekazaliśmy zaproszenie czy propozycję spotkania tutaj w Grudziądzu prezesa Bumaru z przedstawicielami wszystkich tych 11 przedsiębiorstw.
ta propozycja przez pana Sikorskiego została odrzucona. Oczekiwali na podobne spotkanie w Warszawie, w siedzibie Gumaru. Do tego spotkania doszło troszeczkę później. O tym może już pan prezes będzie mówił. Natomiast panowie związkowcy przedstawili nam swoje obawy i no, wprost zarzuty, jakie związane są ich zdaniem, czy nieprawidłowości, jakie mogą się pojawić w związku z planowanym włączeniem tych przedsiębiorstw do grupy Gumar. One sprowadzały się przede wszystkim i z tego co wiem, podtrzymywane są te argumenty, że wniesienie majątku tych przedsiębiorstw do grupy Gumar będzie niezgodne z prawem, z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Po drugie, że wniesienie czy włączenie tych przedsiębiorstw do grupy Gumar automatycznie pozbawi te przedsiębiorstwa dotychczasowych kontraktów, co skutkować będzie w domyśle, no nie wiem, czy likwidacją może nie zakładów, ale ograniczeniem zatrudnienia, czy tego rodzaju niebezpieczeństwami. No, poprosili nas także panowie związkowcy o wsparcie. I tutaj no, uzyskali ode mnie bezpośrednią odpowiedź taką, że to wsparcie będzie możliwe pod warunkiem, że potwierdzą się poprzez nasze kontakty, poprzez nasze informacje, które zdobędziemy, potwierdzą się rzeczywiście te zarzuty, bo jak powiedziałem panom, nie wydaje mi się, aby Rada Ministrów planowała działania niezgodne z prawem. To wydaje się niemożliwe w odniesieniu do aż 11 przedsiębiorstw. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Po drugie, nie wydaje mi się też, żeby Rada Ministrów wnosząc te przedsiębiorstwa do grupy Gumar działała na ich szkodę, pozbawiając je dotychczasowych kontraktów. Obiecaliśmy wówczas, że zainteresujemy się sprawą bliżej. Zapowiedzieliśmy spotkanie i w Ministerstwie Skarbu, i z panem prezesem Krystowskim. I z taką informacją rozstaliśmy się z panami związkowcami z WZ-u w Grudziądzu. Wobec tego mówienie, że działamy bez żadnego upoważnienia, bez żadnego powiadomienia, jest kompletnie bezpodstawne. Aczkolwiek gdybyśmy nie rozmawiali z nimi i zajęli się sprawą, no to zdaje się, że poseł i senator mają prawo, a może nawet obowiązek zainteresowania się sprawą, która jest nie tylko w kręgu zainteresowania samych pracowników WZ-u w Grudziądzu, ale jest szeroko komentowana wśród grudziądzan, bo jest to dość no, poważne, czy może to być, jak się mówi, poważny problem, także dotyczący no, w obecnej skali bezrobocia w Grudziądzu przecież. Kolejność naszych spotkań była taka, że wcześniej ja spotkałem się bezpośrednio z panem prezesem Krystowskim, który przedstawił mi potencjalne możliwości związane z konsolidacją polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przedstawił także konsekwencje, jakie miałoby to ewentualnie dla WZU w Grudziądzu, podobnie jak innych. I w żadnych z tych konsekwencji nie pojawiała się ani możliwość, po pierwsze, nielegalności takiego przedsięwzięcia, po drugie, pozbawienia WZU w Grudziądzu samodzielności gospodarczej, a w związku z tym także kontynuowania czy zawierania nowych kontraktów. Z 21 lutego, czyli dzień po spotkaniu moim z panem prezesem Krystowskim, wspólnie z panem posłem Szymańskim, spotkaliśmy się w Ministerstwie Skarbu Państwa z podsekretarzem stanu panem Rafałem Baniakiem, który dodatkowo rozwiał nasze wątpliwości dotyczące no, legalności tego przedsięwzięcia, zgodności z prawem. I tam też uzyskaliśmy informację, że co prawda droga czy czas konsolidacji tego przemysłu zbrojeniowego nie jest w tym momencie, kiedy rozmawialiśmy, przesądzona, natomiast wszystko wskazuje na to, że pod koniec marca tego roku Rada Ministrów podejmie takie kierunkowe decyzje i że są tutaj jakby rozpatrywane dwie drogi, o których może bliżej, bardziej konkretnie pan prezes powie, mianowicie pierwsza to ta wspomniana już konsolidacja w ramach grupy Gumar, druga powołanie nowego koncernu przemysłu zbrojeniowego, do którego wchodziłyby tych 11 przedsiębiorstw produkcyjno-remontowych.
Taki jest nasz stan wiedzy na dzisiaj. Ja uważam, i no, takie jest moje doświadczenie także związkowe, bo jak Państwo wiecie, przez długie lata byłem także przewodniczącym Związku Zawodowego Solidarność. Moje doświadczenie uczy mnie, że nie zawsze wsparcie załóg protestujących czy walczących o coś powinno polegać na tym, że mówi się rzeczy przyjemne, takie, których załoga oczekuje, bo czasami rzeczywistość jest zupełnie inna i należy w takich sytuacjach dotrzeć do prawdy, dotrzeć do zbadania rzeczywistego stanu rzeczy, bo nawet jeżeli on jest, wydaje się na pozór nieprzyjemny, a czasami bywa nawet nieprzyjemny, to są to rozwiązania, do których zapoznanie się z rzeczywistością pozwala na podjęcie adekwatnych do sytuacji racjonalnych działań. Jeżeli natomiast poruszamy się w sferze wyimaginowanych zagrożeń, prawdziwych, przekłamanych niedopowiedzeń, to nasze działania też będą nieadekwatne do sytuacji i mogą narobić więcej szkody niż pożytku. Dzisiaj nasze przekonania, myślę, są takie, że tych zagrożeń, takich o jakich mówią związkowcy z WZ-u, nie ma. Aczkolwiek, jak mówię, bardziej precyzyjnie powie o tym za chwilę pan prezes Krystowski. Komentując natomiast wypowiedzi pana posła Dzięciowa, jest nam bardzo przykro, że no, stanął rzeczywiście i słusznie prawdopodobnie po stronie związkowej, no, podzielając obawy i zaniepokojenie, natomiast niedobrze, że nie zbadał sprawy, nie zainteresował się sprawą od strony merytorycznej na tyle głęboko, żeby móc jasno i rzeczowo wyrobić swój pogląd i w taki sam sposób rozmawiać ze związkowcami. No, może pocieszające jest to, co mogliśmy przeczytać niedawno w prasie, że po spotkaniu pana posła Dzięciowa, który wreszcie był łaskaw zasięgnąć merytorycznej wiedzy, po spotkaniu z panem premierem Piechocińskim, zauważył, że pozostawanie WZU w Grudziądzu poza grupą Bumar jest krótkowzroczne, bo Bumar to jednak jest marka, to jest firma, która potrafi zdobyć duże zamówienia i z dużym łatwiej niż samodzielnie. Więc mam nadzieję, że to jest dobry krok, znaczy krok we właściwym kierunku. Kolejnym krokiem, który podjęliśmy w uzgodnieniu z panem posłem Szymańskim, ale który już wykonał samodzielnie pan poseł Szymański, to było złożenie zapytania w sprawach bieżących na ostatnim posiedzeniu Sejmu, właśnie w sprawie, o której mówimy, i może ja oddam teraz głos panu posłowi, żeby zrelacjonował i swoje pytanie, i odpowiedzi, jakie uzyskał w tej sprawie. Z względu na ważkość sprawy z punktu widzenia interesów nie tyle Grudziądza, chociaż również, ale również Bydgoszczy, ze względu na funkcjonowanie w tym mieście wojskowych zakładów lotniczych, ale też pozostałych 10 zakładów wojskowych produkcyjno-remontowych. Poruszyłem ten temat w uzgodnieniu z szefostwem Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej i zadałem w ubiegły czwartek na posiedzeniu Sejmu pytanie w sprawach bieżących. Tematyką tych pytań były te rzeczy, o których razem z panami związkowcami, z panem senatorem rozmawialiśmy w biurze parlamentarnym. Zadałem pytanie panu ministrowi Budzanowskiemu, ministrowi Skarbu Państwa, pytanie dotyczące legalności konsolidacji. Mówiąc krótko, czy kwestionowane przez organizacje związkowe ewentualne plany konsolidacji są zgodne z prawem, co zostało po wielokroć podważane. Drugie pytanie, o którym również pan senator Wojciech wspomniał, dotyczyło ewentualnej utraty kontraktów, które zostały podpisane przez m.in. WZ-u Grudziądz, ale również kontraktów podpisanych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy. I jaka jest ewentualna perspektywa, możliwość przy zmianie właściciela utraty tych kontraktów? Kolejne pytanie dotyczyło również centralizacji działania i samodzielności tak naprawdę organizacyjno-prawnej, funkcjonalnej i oddania tak jakby tejże samodzielności na rzecz struktury centralnej firmie, potencjalnie firmie Bumar spółka z o.o. Na pytania odpowiadał upoważniony przez ministra Budzanowskiego pan wiceminister Rafał Baniak, ponieważ to on w resorcie Skarbu Państwa zajmuje się komercjalizacją i prywatyzacją, więc na postawione pytania
uzyskałem następujące odpowiedzi. Jeżeli chodzi o legalność wnoszenia, zastosowanie w przypadku trybu wnoszenia spółek Skarbu Państwa do innych spółek z udziałem Skarbu Państwa ma zastosowanie artykuł 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, podając również poszczególne przykłady, które dokonały się nie tylko w segmencie zbrojeniowym od 2009, tutaj pan prezes Bumaru opowie chyba o wniesieniu bodajże 20 kilku firm, tak, na podstawie upoważnienia tejże ustawy, ale również w innych sektorach, podając konkretne przykłady. Odniósł się pan minister Baniak, bo uczciwie trzeba powiedzieć, że pytanie również składała ze mną pani posłanka Iwona Kozłowska z Bydgoszczy, z racji tego, że jest bydgoszczanką, więc żywo się interesuje problematyką również WZL, o możliwość utraty kontraktu ze względu nawet na offset, tak, który jest podpisany na F-16. No, otóż otrzymaliśmy jednoznaczną informację, którą ja również chyba w tak jakby medialnym przekazie powiedziałem, że patrząc, badając możliwości rynkowe, zawsze duży może więcej. Także absolutnie uzyskaliśmy informację, że nie ma zagrożenia utraty kontraktów, ponieważ nie zmienia się podmiot realizacji tego zadania, zmienia się wyłącznie struktura własnościowa, która nie rzutuje na konieczność dokonywania aneksów do umów nawet i wieloletnich. Także kolejny argument, który został poruszony na temat obawy i słusznej zresztą pracowników i związkowców został odrzucony. Także to, proszę Państwa, tyle. Ja oczywiście zaraz Państwu rozdam stenogram z posiedzenia Sejmu, który dokładnie Państwu przedstawi zakres pytań i zakres odpowiedzi przez pana ministra Rafała Baniaka. Ja mogę od razu pytanie do tego, co pan powiedział, bo związkowcy, no też pracownicy w WZL-ach w Bydgoszczy mówią, że oni są po rozmowach z Amerykanami, od których się wyraźnie dowiedzieli, że jeśli WZL nie będzie spółką Skarbu Państwa, tylko na przykład wejdzie w skład WMAR-u, to te kontrakty nie będą możliwe, bo oni na przykład firma nie będzie miała dostępu na przykład do dokumentacji technicznej. Że jakby gwarancją jest tutaj wyłącznie rząd. Pytanie, czy wobec tego mogli tą dokumentację sprzedać, odpowiedzieli, że nigdy tego nie robili. Jeszcze raz powiedzmy sobie wyraźnie, że wchodząc w skład grupy Bumar, ani Wojskowe Zakłady Lotnicze, ani Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu nie zmieniają swojej osobowości prawnej. Dzisiaj właścicielem udziałów obu tych przedsiębiorstw jest Skarb Państwa. Właścicielem tych udziałów ewentualnie stałaby się grupa Bumar. Samodzielność tych przedsiębiorstw pozostaje nienaruszona, podmiotowość ich pozostaje nienaruszona. To są te same podmioty, nie zmienia się nawet nazwa tych podmiotów. Tylko tyle, że one działają w szerszej, innej strukturze. No tak, one nie będą częścią spółki Bumar, tak, jeżeli dobrze rozumiem, panie prezesie, gdzie ewentualnie można by mówić, że to jest inny podmiot realizujący kontrakt, tylko pozostaje ten sam podmiot, którego akcje czy udziały trafiają do innego właściciela. Gdyby Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu zostały sprywatyzowane, do czego być może może dojdzie, może nie, to też pozostanie to w dalszym ciągu ten sam podmiot, nie zmieni się struktura, że tak powiem, tak? I ten sam kontrakt, o ile nam wiadomo, takie pomysły wśród pracowników pojawiły się, tak? Żeby dokonać prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. I czy wtedy nie ma obawy o to, że utracą kontrakty? Nie ma tej obawy. Czyli nie właściciel udziałów decyduje o tym, z jakim podmiotem mamy do czynienia. Także na to pytanie dokładnie postawione, tak jak pani zresztą, czy istnieje obawa, mając na uwadze kontrakty WZL w Bydgoszczy, czy istnieje obawa utraty tych kontraktów, minister Baniak w stenogramie, który zaraz państwo otrzymacie, jednoznacznie odpowiedział, że nie ma takiej obawy. Dobrze, może ja mogę też jeszcze krótko. Jak skomentujesz to, że no też tam mówiłeś, że byłeś u wiceministra, ministra, rozmawiałeś z prezesem Bumaru i miałeś taki ton uspokajający, że rzeczywiście nie ma się załoga czego obawiać. Natomiast dzień później, po twoim wystąpieniu, związkowcy są oburzeni tym, że ty uspokajasz. Jak skomentujesz? Właśnie ciężko mi się odnosić do tego wydarzenia, które tak naprawdę miało miejsce, ponieważ ja poczułem się w obowiązku poinformować opinię publiczną
o prawdziwej sytuacji, o rozmowie, jaką przeprowadziłem z wiceministrem odpowiadającym właśnie za komercjalizację, ponieważ w obrocie społecznym funkcjonuje jednostronne stanowisko oparte na różnych dokumentach, na różnych opiniach, które jednoznacznie w przekazie pracowników jest skrajnie negatywne. Dlatego ja, będąc, mówię, osobą, która świeżo była po rozmowie z panem ministrem, czułem się w obowiązku przekazania faktycznej informacji, jaka tak naprawdę się wydarzyła, jakie ma miejsce, oraz o konsekwencjach ewentualnych, jakie mogą się wydarzyć. Dlatego też się poczułem bardzo, bardzo przykro jako człowiek, ale też atakiem, bo to był atak personalny, nie mający tak naprawdę nic wspólnego z merytoryką, ponieważ ja uspokajałem, że legalność jest tak jakby potwierdzona, tak? I tak naprawdę dzisiaj Państwo to potwierdzą po raz kolejny po zadaniu pytania na forum parlamentu. I tak naprawdę wstępne mieliśmy informację, że nie zmienia się podmiot realizujący zadanie, więc też nie ma ryzyka utraty korzyści w związku z wieloletnimi umowami podpisanymi przez wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne. No, skala zachowania była taka, jaką Państwo widzieliście, nie mnie to komentować. Ja się czułem z tym źle. Ale jakie informacje my mamy przekazywać, jeżeli, jak nie uspokajające, jeżeli wiadomości, które my otrzymujemy, są uspokajające? To dalej mamy podsycać ten niepokój i obawy, poczucie zagrożenia, jeżeli widzimy, że takiego zagrożenia nie ma. Proszę Państwa, no, jeżeli jest zagrożenie, to oczywiście trzeba się organizować, trzeba, nie wiem, przystąpić do budowy szańców być może, ale przede wszystkim trzeba rozpoznać sytuację, sprawdzić, z której strony to zagrożenie nadchodzi, żebyśmy przypadkiem nie ustawili tych szańców tyłem do nadchodzącego przeciwnika, albo może, żeby się nie okazało, że no, ktoś wywołał niepotrzebną panikę, albo sami wpadliśmy niepotrzebnie w panikę, podsycaną przez kogoś, kto tylko dlatego, że ktoś chce nam sprzedać łopaty do kopania tych okopów, prawda, które są tak naprawdę niepotrzebne, bo zagrożenia w ogóle nie ma. Więc może, proszę Państwa, my będziemy uspokajać, dopóki będziemy w posiadaniu informacji, które mówią, że takiego zagrożenia nie ma. Jeżeli zagrożenie się pojawi, to tak jak obiecaliśmy to panu Sulikowskiemu i jeszcze jednemu przedstawicielowi związków tutaj w naszym biurze, staniemy po ich stronie, broniąc interesu pracowniczego. Natomiast no, jeżeli nie widzimy tego zagrożenia, no to co mamy innego powiedzieć, jak nie, proszę Państwa, nie widzimy zagrożenia. Konsultacje to za dużo powiedziane, ale w każdym razie rozmawiałem wczoraj z premierem Piechocińskim na ten temat. Szanowni Państwo, ja zacznę od tego, że będąc tutaj w Waszym pięknym mieście, zacząłem spotkania od wizyty u Pana Prezydenta Grudziądza, który poprosił o takie spotkanie, będąc oczywiście zaniepokojonym sytuacją, bo każde zmiany niepokoją. Niepokoją pracowników waszego zakładu, z waszego terenu, czyli Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. Stąd pan prezydent postanowił u źródła, czyli u mnie jako u prezesa grupy Bumar, pozyskać informację, jaka jest rzeczywiście sytuacja grupy Bumar na dzień dzisiejszy, jakie są nasze plany związane z realizacją ewentualnej decyzji rządu. To jest jedna rzecz, którą wyraźnie musimy sobie powiedzieć. To nie jest tak, że Bumar jako grupa największa w Polsce przemysłu obronnego próbuje w jakiś, nie wiem, skryty czy podejrzany sposób przejąć wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne. Jesteśmy w całej tej sprawie takim samym uczestnikiem tego przedsięwzięcia jak wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne, ponieważ decydentem nie jest tutaj ani Bumar, ani WPRF, tylko decydentem jest rząd. Jeżeli wobec tego Rada Ministrów postanowi o tym, że mamy jako polski przemysł obronny skonsolidować się i być jedną grupą, narodowym koncernem obronnym, i jeżeli taka będzie decyzja, że konsolidatorem tej grupy będzie spółka, której jestem prezesem, to oczywiście będziemy podejmowali działania, żeby to się stało jak najsprawniej, jak najmniej kosztownie i jednocześnie bez jakichkolwiek ryzyk ani dla naszej firmy, ani dla firm, które będą w przyszłości częścią grupy Bumar, jeśli taka decyzja wystąpi. Więc moją wizytę tutaj przede wszystkim należy uznać jako wizytę o charakterze informacyjnym.
Z panem prezydentem Grudziądza rozmawialiśmy po pierwsze o samej kondycji grupy Boomer, ponieważ to często też jest przedmiot różnego rodzaju wątpliwości podnoszonych również przez związkowców z Grudziądza. Więc poinformowałem pana prezydenta o tym, że grupa Boomer po pierwsze jest grupą składającą się z ponad 25 na dzień dzisiejszy przedsiębiorstw. Jest grupą zatrudniającą niemal 10 tysięcy pracowników. Jest największą grupą przemysłu obronnego w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej wśród nowych członków Unii Europejskiej. Jest grupą, która w ubiegłym roku miała przychody przekraczające 3 miliardy 100 milionów złotych i jest grupą, która w ubiegłym roku zrealizowała zysk na sprzedaży w wysokości przekraczającej 40 milionów złotych, natomiast brutto. Zysk na sprzedaży w wysokości 40 milionów złotych, natomiast zysk netto przewidywany będzie też w tych okolicach, aczkolwiek jesteśmy przed audytem, więc trudno mi powiedzieć, jakie ostatecznie będą zawiązane rezerwy przez audytora, jakie zostaną rozwiązane. Szacujemy, że ten wynik będzie w przedziale od 40 do 60 milionów złotych, wynik netto. Jeśli chodzi, więc tyle może o sytuację. Oczywiście do grupy Boomer należą w większości firmy produkcyjne. Takie firmy z naszej grupy są zlokalizowane również w województwie kujawsko-pomorskim. Są to dwie firmy. Jest to firma Nitrochem w Bydgoszczy, jest to firma Belma również w Bydgoszczy. Są to firmy obydwie akurat w dobrej kondycji finansowej. Firma Nitrochem jest byłą wojskową częścią firmy Zachem. Zachem, który jak wiemy boryka się z różnego rodzaju problemami finansowymi, natomiast Nitrochem, który jest w grupie Boomer, takich problemów finansowych nie posiada. Mówiliśmy także o tym, jakie są ewentualne konsekwencje tego włączenia wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych do budowanego przez nas Narodowego Koncernu Obronnego. I mówiliśmy o tym, jakie są alternatywy przedstawiane w tej chwili przez zespół trzech ministrów, ponieważ jest zespół międzyresortowy, który pracuje nad ostatecznym rozwiązaniem. Te alternatywy, z tego co jest mi wiadomo, są dwie i jedna mówi o koncentracji polskiego przemysłu obronnego w ramach grupy Boomer, a druga mówi o koncentracji polskiego przemysłu obronnego w ramach nowo powstałej grupy, do której również grupa Boomer zostanie włączona. Tak czy inaczej mówimy o dwóch alternatywach, które z punktu widzenia przyszłości wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych oznaczają to samo. Oznaczają po prostu bycie częścią jakiejś większej ogólnopolskiej całości. Niezależnie od tego, kto tą ogólnopolską całością będzie dowodził. Więc postawiona czasami, zwłaszcza w Grudziądzu, który wydaje mi się, trzeba tak to nazwać, stał się w jakimś stopniu, mówię Grudziądzu, czyli zakładał w Grudziądzu, stał się liderem opozycji przeciwko konsolidacji krajowej. Tak naprawdę, jeżeli rozpatrujemy dwie alternatywy, które w tej chwili, jak mi wiadomo, są dyskutowane przez rząd, to właściwie nie ma tej alternatywy, o którą walczą związkowcy Grudziądza. Czyli, bo oni walczą o samodzielność, o to, żeby Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu były samodzielną spółką nie należącą do żadnej grupy. Takiej alternatywy, z tego co mi wiadomo, nie ma. Była jeszcze alternatywa jedna, o której mówiło się jakiś czas temu. Przynajmniej można było też o niej przeczytać w mediach, czyli o powstaniu drugiej grupy przemysłu obronnego na czele z Hutą Stalowa Wola. Jeśli chodzi wobec tego o
wątpliwości dotyczące, po pierwsze wątpliwości, jakie padają, dotyczą samodzielności formalno-prawnej istnienia tych podmiotów. Czy wyraźnie chcę powiedzieć, że sam fakt wejścia do skonsolidowanego Narodowego Koncernu Obronnego nie powoduje utraty osobowości prawnej. To jest to, co przed chwilą powiedział pan senator, absolutnie ma rację. Nie ma zmiany osobowości prawnej, to jest nadal to samo przedsiębiorstwo, zmienia się tylko właściciel jego akcji ze Skarbu Państwa na podmiot, który jest spółką, w której Skarb Państwa posiada większościowe udziały. To jest jedyna różnica. Teraz jeśli chodzi o trwałość zobowiązań różnego rodzaju cywilnoprawnych i handlowych, w związku z tym, że nie zmienia się formuła prawna, nie zmienia się również trwałość tych zobowiązań. Żeby nie być gołosłownym, chcę powiedzieć tak. Grupa Bumar, proszę Państwa, została założona 10 lat temu decyzją ówczesnej Rady Ministrów jako właśnie konsolidator polskiego przemysłu obronnego, ponieważ przed 10 laty w ogóle takiej grupy nie było. Wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce działały samodzielnie, indywidualnie i ich akcjonariuszem czy udziałowcem był Skarb Państwa. Postanowiono to zmienić po to, żeby wzmocnić ten przemysł obronny, żebyśmy nie będąc rozbitymi na atomy budowali wspólnie rozwiązania, które dadzą nam konkurencyjność już nie tylko w skali krajowej, ale w skali europejskiej. Były takie sytuacje w przeszłości. Tak, przykładem takiej firmy są na przykład zakłady w Skarżysku Kamiennej. Zakłady, które na dzień dzisiejszy nazywają się Bumar Amunicja. Które to zakłady przychodziły do grupy Bumar posiadając umowę offsetową i to o ogromnej wartości, bo była to jedna z największych umów offsetowych w Polsce, związana właśnie też z dostawami samolotów F-16. To była umowa offsetowa o wartości przekraczającej 800 milionów dolarów, moim zdaniem. Tak, 800 milionów dolarów wartości offsetowej. Podpisana właśnie z offsetodawcą i ta umowa nie wygasła po wejściu Meska do grupy Bumar. A więc to nie tylko jest to, że my jesteśmy pewni, że nie ma takich konsekwencji na podstawie analizy prawnej, ale my jesteśmy pewni na podstawie naszych doświadczeń. Podobnie było w innych przypadkach innych firm, na przykład z firmą, która jest zlokalizowana w Warszawie, nazywa się Bumar PCO. Też była podobna sytuacja, było zobowiązanie offsetowe. W momencie wejścia tej firmy do grupy Bumar to zobowiązanie offsetowe nie wygasło. A więc tego typu przesłanek nie ma. Weźcie Państwo jeszcze jedną rzecz pod uwagę. Otóż polski przemysł obronny w swojej zdecydowanej większości, a dotyczy to wojskowych przedsiębiorstw dużo bardziej niż grupy Bumar, jest uzależniony od jednego klienta. Od Ministerstwa Obrony Narodowej. A więc tak naprawdę być albo nie być tych zakładów zależy od kontraktów z Ministerstwem Obrony Narodowej. A jak mi wiadomo i Ministerstwo Obrony Narodowej niewątpliwie to potwierdzi, nie dojdzie do rozwiązania kontraktów między tymi firmami a Ministerstwem Obrony Narodowej tylko z tego powodu, że zmieni się większościowy akcjonariusz. Więc to są zarzuty zupełnie... Ja mogę powiedzieć tak, możemy mieć różne zdanie co do interpretacji, możemy mieć różne interesy i zapewne je mamy, możemy mieć różne spostrzeganie rzeczywistości, ale nie możemy się różnić co do faktów. Jeśli chodzi o fakty, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie, które mają podstawę prawną, tutaj nie ma dyskusji. Albo coś jest legalne, albo jest nielegalne. Więc trudno polemizować z tym, że ktoś twierdzi, od jakiegoś już czasu, od miesięcy, czy może nawet od lat, że coś, co jest legalne, jest nielegalne. Podobnie jest, jeśli chodzi o kwestie kontraktów. Ja, proszę Państwa, oczywiście mam swoje zdanie w tej sprawie. Rząd podejmuje decyzję, ja mam prawo mieć swoje zdanie. Ja osobiście jestem głęboko przekonany, że konsolidacja polskiego przemysłu obronnego jest nam wszystkim bardzo potrzebna. I kto wie, czy tym, którzy dzisiaj najgłośniej protestują przeciwko tej konsolidacji, właśnie nie jest najbardziej potrzebny.
Dlatego, że grupa Boomar przy swojej skali działalności, jaką dzisiaj reprezentuje, nie musi się aż tak bardzo obawiać konkurencji z podmiotami znacznie mniejszymi, tymi, które są rozproszone. Natomiast zwracam uwagę, i to zawsze mówię we wszystkich swoich czy wywiadach, czy rozmowach z kolegami z innych firm, że rynek obronny Polski podlega zmianom, które przez niektórych z nas niestety nie są jeszcze odpowiednio widziane i odpowiednio interpretowane. Ten rynek staje się rynkiem globalnym. Ten rynek staje się rynkiem otwartym. My powinniśmy się w mniejszym stopniu dzisiaj koncentrować na tym, kto komu w Polsce może zrobić jaką przykrość, jaką krzywdę, a w większym stopniu powinniśmy się koncentrować na tym, jak wspólnie zbudować taką siłę, żebyśmy potrafili wspólnie obronić ten rynek i nasze miejsca pracy i nasze przychody w Polsce przed dużo większymi firmami niż my jesteśmy. I razem zrobimy to łatwiej, pojedynczo jesteśmy łatwi do rozegrania. I to jest główne przesłanie, jakie mam tutaj, nawiązując do słów pana senatora. To jest pytanie, czy warto kopać szańce i stawiać barykady przed tymi, którzy przychodzą do nas z wyciągniętą ręką. Bo tutaj nikt nie przyjeżdża czołgami. Tu po prostu chodzi o zrozumienie tego, że razem jesteśmy silniejsi. Panie prezesie, ale właśnie pracownicy i władze miasta obawiają się zwolnień w zakładzie po włączeniu ich do spółki Boomar. Tak, bardzo, bardzo słuszne pytanie. Otóż, proszę Państwa, nie ma związku przyczynowo-skutkowego między ograniczaniem zatrudniania, a faktem, czy ktoś należy do większej grupy przedsiębiorstw, czy też nie należy. Ten związek natomiast istnieje między dostosowaniem się przedsiębiorstwa do zmiennych warunków rynkowych. Jeżeli zakłady w Grudziądzu znalazłyby się w sytuacji takiej, w której drastycznie spadłyby ich zamówienia do jednego klienta, to już mówiłem, do Ministerstwa Obrony Narodowej, to zarząd, nawet jeżeli byłby samodzielną firmą, też by się borykał z tym problemem, co zrobić z nadwyżką ludzi. Nie ma żadnego związku między tym, że ktoś wchodzi czy nie wchodzi do grupy, a zatrudnieniem w danej firmie. Oczywiście grupa Boomar jest dla wielu związkowców, niestety przez lata stała się symbolem grupy, która ogranicza zatrudnienie. I my z tą twarzą, z tym wizerunkiem musimy żyć. Natomiast tutaj pomylono przyczynę ze skutkiem. Ale nie mianowicie chodzi o to, żeby przyczyną... pan powiedział związkowcom. Chodzi o to, że pan powiedział do kamery pracownikom, którzy pracują w tym zakładzie. Czy na przykład będą dalej pracować? Oczywiście, że będą dalej pracować, ponieważ to nie ma żadnego związku. Ponieważ bycie w grupie Boomar ani nie powoduje zwiększenia zatrudnienia, ani nie powoduje zmniejszenia zatrudnienia przez sam fakt bycia w grupie Boomar. Ruchy dotyczące zatrudnienia są związane z tym, czy są zamówienia, czy nie ma zamówień. Jak są zamówienia, to jest praca. Jak nie ma zamówień, to nie ma pracy. I podam przykład następujący, proszę Państwa. Otóż moim zdaniem Grudziądz, będąc w grupie Boomar, jest w stanie wybudować więcej nowych miejsc pracy niż nie będąc w grupie Boomar. Podam bardzo konkretny przykład. Otóż dużo się ostatnio mówi w Polsce o wielkim programie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jest to program, który niektórzy nazywają Tarczą Polski. Mówimy o programie, na który Ministerstwo Obrony Narodowej, polski rząd zamierza przeznaczyć ponad 15 miliardów złotych na przestrzeni około 10 lat. A więc mówimy o programie ogromnym. I proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że inaczej, zacznę od tego, poinformuję Państwa o tym, że powstało konsorcjum. Powstało konsorcjum polskie pod przewodnictwem grupy Boomar, które to konsorcjum dąży do tego, żeby wspólnie stać się integratorem tego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.
Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami międzynarodowymi, również dlatego, że pewnych technologii w Polsce po prostu nie posiadamy. Ale to konsorcjum ma być takim miejscem gromadzącym te firmy, które posiadają odpowiednią wiedzę, posiadają odpowiednie doświadczenie i technologie, żeby w takim dużym projekcie wziąć udział. I myśmy do tego konsorcjum oczywiście zaprosili również WZ-u w Grudziądzu. I prowadzone są od jakiegoś czasu rozmowy nad podpisaniem umowy konsorcjum. I chcę z przykrością powiedzieć, że jest jedna firma spośród tych 5 czy 6, które są w konsorcjum, która robi dużo, żeby nie doszło do podpisania tej umowy, i to jest Grudziądz. I jest pytanie, czy naprawdę chodzi o dbanie o miejsca pracy, czy chodzi po prostu o to, żeby się kłócić. Bo dzisiaj sytuacja jest taka, że my mamy w tym konsorcjum zgodę innych przedsiębiorstw, żeby podpisać taką umowę, zgodę innych wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych z Zegrza, z Czernicy, zgodę Huty Stalowa Wola, Jelcza, czyli zgodę wielu polskich przedsiębiorstw obronnych na to, żeby takie konsorcjum podpisać, i mamy uwagi do umowy, poważne zastrzeżenia do tego, czy w ogóle takie konsorcjum ma być, tylko z jednej firmy, z Grudziądza. Więc pada pytanie, czy ktoś, kto się do takiego konsorcjum, które nie ma żadnych związków kapitałowych, ktoś, kto się do takiego konsorcjum nie chce zapisać, to on działa w obronie miejsc pracy, czy może działa właśnie po to, żeby się kłócić i na tym niewątpliwie straci miejsca pracy. Dlatego, że proszę Państwa, jeżeli Grudziądz w przedsięwzięciu, które będzie miało 1,5 miliarda złotych rocznej sprzedaży, obejmie tylko udziały na poziomie 5%, to znaczy, że osiągnie roczną sprzedaż dodatkową, oprócz tej sprzedaży, którą dzisiaj ma serwisową, w wysokości 75 milionów złotych. Z tego, co pamiętam, może ktoś z Państwa mnie poprawi, bo nie znam tych danych bardzo szczegółowo, to przychody Grudziądza są, WZ-u Grudziądz są w okolicach 60 milionów złotych rocznie. Nieprawda. Ile? To więc niech mnie Pan mnie poprawi. Za ubiegły rok 98 milionów. Proszę bardzo, 98 milionów złotych. Czyli jeżeli te przychody są 98 milionów złotych, to mówimy o prawie podwojeniu tych przychodów. Jeżeli się weźmie udział w tego rodzaju przedsięwzięciu, a jeżeli mówimy o prawie podwojeniu wielkości przychodów, to niewątpliwie mówimy o proporcjonalnym zwiększeniu ilości pracowników. Tylko albo chcemy robić wojnę, nie wiadomo tak do końca z jakiego powodu, albo chcemy razem coś tworzyć i razem budować. A jak to się ma do słów pracowników, związkowców, którzy mówią, że Pan podaje przykłady firm, które zyskały na tym, że są w Bumarze, być może tak jest, natomiast oni podają przykłady dokładnie odwrotne. I teraz, czy rzeczywiście takie praktyki w przeszłości w Bumarze miały miejsce, czy Pan może potwierdzić, i czy tych praktyk już nie ma? Ale jakie praktyki? Ograniczania zatrudniania? Na przykład tak. Od razu Państwu powiem, jeszcze raz to mówię, ograniczenie zatrudnienia w poszczególnej firmie nie zależy od tego, czy ona jest w grupie Bumar, czy nie jest w grupie Bumar. I podam Państwu przykłady w grupie Bumar firm, w których ograniczono zatrudnienie, firm, w których ograniczamy zatrudnienie w tej chwili, oraz firm, w których zatrudnienie wzrosło. Jako pierwszą z brzegu firmę, w której ograniczamy zatrudnienie, chcę Państwu podać firmę, która jest centralą grupy i nazywa się Bumar Spółka z o.o. i w tej chwili realizujemy zwolnienia grupowe 100 pracowników w centrali, ponieważ za dużo ludzi pracuje w centrali. Im się to nie podoba i dlatego uzgodniliśmy ze związkami zawodowymi centrali, że o 100 osób zmniejszymy zatrudnienie, co biorąc pod uwagę, że zatrudniamy w centrali 300 osób, oznacza redukcję o 1/3. Dlatego, że jestem zwolennikiem tego, że było mniej urzędników, a więcej ludzi do pracy. Czy gdzie indziej zmniejszamy zatrudnienie? Tak, w ubiegłym roku zmniejszyliśmy zatrudnienie w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy o prawie 300 osób na ponad 1000-osobową załogę, ponieważ ta firma musiała tego rodzaju dostosowania przeżyć, bo przez 5 lat przynosiła straty. W roku 2012 po raz pierwszy od 5 lat przynosi zyski. Jeżeli w Grudziądz, trzymając się Grudziądza, jeżeli Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu mają wysokie przychody, jeżeli mają dobre wyniki finansowe, to po co ograniczać zatrudnienie?
nie ma takiego powodu. I to, czy ktoś jest w grupie Boomer, czy jest poza grupą Boomer, nie ma to żadnego znaczenia. Zysk WZ-u jest zbliżony do zysku całej grupy Boomer. Gratuluję. 20 kilku spółek zatrudniających około 450 osób. Więc tak naprawdę kto kogo powinien przejąć? Panie prezesie, czy pan, jesteśmy za jednym. Ja powiem tak, jeżeli WZU Grudziądz posiada kompetencje i posiada odpowiedni kapitał, żeby być konsolidatorem polskiego przemysłu obronnego, uważam, że powinien to zrobić, dlatego że moim zdaniem wartością główną dla nas wszystkich powinno być, żebyśmy byli razem, skonsolidowani. Jeżeli jest lepszy jeżeli jest lepszy konsolidator dzisiaj w polskim przemyśle obronnym, który potrafi obsłużyć skalę finansowania całej grupy, który potrafi zapewnić sprzedaż eksportową, który potrafi zapewnić obsługę, nadzór właścicielski nad całą grupą, i tym lepszym konsolidatorem jest Grudziądz, niech będzie Grudziądz, ja się dostosuję. Panie prezesie, przecież najlepszym eksporterem w kraju jest Grudziądz. W ubiegłym roku otrzymał nagrodę. Jaka jest wartość eksportu Grudziądz? Dużo większa jak wasze. Ale proszę powiedzieć jaka. Proszę powiedzieć jaka. Jeśli otrzymaliśmy nagrodę, to jest. Ale proszę powiedzieć jaka, dokładnie. Proszę podać liczbę. Bo jeżeli cała sprzedaż Grudziądza wynosi 98 milionów złotych, jak pan powiedział, i zakładając, że cała sprzedaż Grudziądza to jest eksport, 100%. Nie jest. A tak nie jest. Nie jest. Ale ponieważ nie znamy dokładnych danych, więc ja konserwatywnie przyjmuję założenie, że cała ta sprzedaż jest sprzedażą eksportową, to chcę pana poinformować, że sprzedaż eksportowa grupy Boomer to 340 milionów złotych. Panie Jaka prezesie? Jest kondycja finansowa w ogóle Boomeru, bo mówi się o tym bardzo dużo. Czy zalegacie kontrahentów? 600 milionów na grudzień ubiegłego roku, czy to jest prawda? Tak, 600 milionów czego? Zadłużenie w ogóle, że kondycja jest bardzo słaba. Nie, więcej. To jak wygląda w ogóle? Już powiem. Wielkość zadłużenia zewnętrznego grupy Boomer, czyli wielkość po prostu używanego obcego kapitału w postaci kredytu, przekracza 700 milionów złotych. Natomiast biorąc pod uwagę kapitalizację Boomeru, która wynosi w tej chwili nominalnie 1,8 milionów złotych, a Boomer jest wyceniany według najnowszej wyceny na 2 miliardy złotych, to mówimy o takim udziale kapitału obcego w finansowaniu grupy, który jest nie tylko bezpieczny, ale mieści się całkowicie w standardach bezpieczeństwa. Skala grupy decyduje o tym, my możemy epatować wielkimi liczbami, 700 milionów może robić ogromne wrażenie, ale sama skala tej grupy, która ma ponad 3 miliardy złotych przychodu, o tym decyduje. Jeśli mówimy o rentowności natomiast, rzeczywiście ta rentowność, zwłaszcza na tle tego, o czym powiedział pan tutaj reprezentujący WZ-u w Grudziądzy, nie jest rentownością wysoką. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Jeżeli w przypadku grupy Boomer 80% naszych przychodów to są przychody z Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, niespełna 80, powiedzmy 70 par, a w przypadku WZ-u Grudziądz pewnie w okolicach 90%, to ta rentowność, jaką my mamy, wynika tylko i wyłącznie z tego, ile nam płaci Ministerstwo Obrony Narodowej. Jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej płaci więcej, to rentowność jest wyższa. Jeżeli płaci mniej, to jest niższa. Myśmy opublikowali dane finansowe za ubiegły rok w styczniu dotyczące wyniku uzyskanego na sprzedaży. Powiedzieliśmy, że udało nam się uzyskać lepszą niż zwykle rentowność, bo rzeczywiście to są najlepsze wyniki w ciągu ostatnich 5 lat. Co spotkało się od razu z kontrą Ministerstwa Obrony Narodowej, mówiąc, że jak wy macie takie dobre wyniki, to znaczy, że być może my za dużo płacimy. Więc przestrzegam Grudziądz, żeby Ministerstwo Obrony też się nie zaczęło tymi waszymi wynikami nadmiernie interesować, jeżeli one są tak ekstremalnie dobre. Generalnie, bez żartów mówiąc, proszę państwa, rentowność w ogóle polskiego przemysłu obronnego całego, czy to w grupie Boomer, czy to poza grupą Boomer, odbiega ujemnie w porównaniu z przemysłem obronnym krajów Unii Europejskiej. Tutaj jest ciągle dużo do zrobienia, tak samo w grupie Boomer, jak i poza grupą Boomer.
Panie prezesie, jeśli pan pozwoli, to porozmawiamy na temat stanowiska rządu, bo tu w tej sprawie to jest kluczowa sprawa, a nie ma takiego klarownego stanowiska do dziś. Ja dzisiaj rozmawiałem z posłem Cięciołem i on coraz publicznie potwierdził, że podczas w piątek pan minister go zapewnił, że nie będzie włączania zakładów remontowych do grupy Bumar. Pan jest po rozmowie z ministrem Piechocińskim, jak pan skomentuje te informacje? Trudno jest mi komentować rozmowę, w której nie brałem udziału. To jest po pierwsze. Ja mogę powiedzieć, i to powiedziałem na początku mojego wystąpienia, powiedział mi to samo, co powiedziałem na początku wypowiedzi, że na dzień dzisiejszy mamy dwa warianty konsolidacji. Zresztą odsyłam również Państwa do wszelkiego rodzaju wypowiedzi, czy nawet tweetowych, czy tweetów pana ministra obrony, pana ministra Siemoniaka, które wszystkie mówią o jednym, że rząd jest za konsolidacją polskiego przemysłu obronnego. Skupionego, powiedzmy, samych WPRP, Huty Stalowa Wola i Bumar Spółka z o.o. Będą to trzy niezależne kapitałowo podmioty. Już mówię. Nie zacznę od pytania, zacznę od odpowiedzi. Otóż tak, to co pan przedstawił w tej chwili, to jest ta druga alternatywa, która jest przedstawiana przez... Ja to powiedziałem na początku. Jedną alternatywą jest budowanie Narodowego Koncernu Obronnego na bazie już istniejącej grupy Bumar, a drugą alternatywą jest budowanie Narodowego Koncernu Obronnego poprzez stworzenie nowego podmiotu gospodarczego, nowej firmy, która to firma będzie holderem, jak to się nieładnie mówi, czyli będzie nową czapą grupy kapitałowej polskiego przemysłu obronnego. Natomiast chciałbym zwrócić Pana uwagę na fakt, że to nie będą trzy oddzielne grupy kapitałowe, tylko to będzie również jedna grupa kapitałowa, na której czele nie będzie stał Bumar Spółka z o.o., tylko na której czele będzie stało nowe przedsiębiorstwo, które możemy roboczo nazwać Polski Holding Obronny, bo o takiej nazwie gdzieś tam się mówi. Oczywiście, że tak. W żadnym wypadku nie chcemy konsolidacji kapitałowej. Ale dlaczego w takim razie nie chcecie, proszę pani, bo się robi konferencja z panem w tej momencie. Bardzo dobrze. Dlaczego nie chcecie się włączyć do tego konsorcjum, które nie jest połączeniem kapitałowym, ale właśnie zadaniowym? Nie ma wyceny firmy, a jeżeli nie ma wyceny firmy, to nie da się przeprowadzić całego procesu. Nie wiem, czy wy o tym wiecie tutaj tak, zaraz na powiem, miejscu. Dlaczego? Otóż firma, która prawnień, by posiąść informacje niejawne. Dlatego tak się stało. Ja rozumiem, tylko nie że wiem, ta sama firma wyceniła pozostałe 10 firm. Tak, bo przynieśli w zębach papiery i nawet nie sprawdzili, czy ta firma, która wycenia przedsiębiorstwa, ma jakiekolwiek uprawnienia. Proszę Państwa, macie na swoim terenie lidera, nie wiem jak to powiedzieć, no, innej koncepcji. Innej koncepcji dotyczącej rozwoju przemysłu obronnego i stąd jest ten spór. Ten spór jest obiektywny. Wynika po prostu z tego, że filozofia reprezentowana tutaj u Was w Grudziądzu dotycząca tego, czy razem, czy osobno, jest zupełnie inna. Oni po prostu, Wasze zakłady uważają, że mają na tyle duży potencjał, że nie skorzystają z bycia w większej grupie, wręcz przeciwnie, będą przeciwko tej większej grupie funkcjonować. Znaczy, jeżeli Pan podaje korzyści płynące z włączenia na przykład takich zakładów Grudziądzu do konsorcjum Bumar, to uważa Pan, że pracownicy czy związkowcy działają w tej chwili de facto na szkodę swojego zakładu i swoich miejsc pracy? Moim zdaniem tak. Panie prezesie, te firmy, które zostały wycenione, pozostałe z WPRP, zostały wyceniane metodą likwidacyjną. Do połowy czerwca, wtedy, kiedy zyski są zerowe, nawet minusowe, że tak powiem, są przedstawiane ten rachunek. Dopiero te zamówienia ruszają kwiecień, maj. Także przedsiębiorstwa są tak zaniżone. Proszę się na mnie nie obrazić, ale widzę, że pan nie jest ekonomistą. Tak. To zawsze bierze się dane historyczne i to się bierze dane historyczne, muszę panu powiedzieć tak, co najmniej z 2 lat wstecz,
a również w metodzie tak zwanej zdyskontowanych przepływów, czyli DCF-em, jeszcze się od firmy pobiera plany na najbliższe lata w miarę wiarygodne i robi się wyceny na podstawie też przewidywanych przepływów przyszłości. I metoda tak zwana SAN, czyli skorygowanych aktywów netto, polega na tym, że się oblicza aktywa, a do tego jeszcze robi się DCF i DCF-em się oblicza i przeszłość, i przyszłość, po czym się wyznacza średnią między tymi dwoma metodami. Więc rozmawiajmy o tym, na czym Pan się zna. Natomiast no, właśnie problem polega na tym, że wyście z góry przyjęli założenie takie, że za cholerę nie chcecie iść do tego bumaru, bo wy zrobicie wszystko, żeby nie być w bumarze. I każdy kolejny argument, który jest, jest argumentem podszytym, że tak powiem, tym przekonaniem, że koniecznie nie trzeba być w bumarze. I dlatego każdy kolejny argument na bazie racjonalnej analizy jest bardzo prosty do obalenia. Jedno, co się tutaj trzyma, że tak powiem, logiki, to jest to, że Państwo macie po prostu zupełnie inną wizję rozwoju swojego zakładu. I ja mówię, to będzie decyzja rządu, a nie moja. Ja jestem tutaj po to, żeby Państwu powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia bumaru, co się stanie, jak będziecie w bumarze. Nie powiedziałem jeszcze, co się stanie, jak nie będziecie w bumarze. Ale to jest pewna analiza, która musi być wykonana nie tylko przez samych pracowników firmy. Ja mam wrażenie, że to jest zbyt ważna jest wasza firma dla tego miasta i dla tego regionu, żebyście mieli poczucie, że wy jedyni tylko pracujący w tej firmie odpowiadacie za jej przyszłość. Wydaje mi się, że oddziaływanie tej firmy na ten region jest zbyt duże, żeby społeczeństwo tutejsze mogło powiedzieć, że w imię tego, że jest kilka osób, które po prostu no, nie cierpią bumaru, zrobicie to czy tamto. Podejmijcie tą decyzję świadomie, ale szerzej. Dlatego na koniec chcę powiedzieć, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję zarówno panu senatorowi, jak i panu posłowi, jak i też panu prezydentowi, którego tutaj z nami nie ma, za to, że w poczuciu odpowiedzialności za wasze miasto, za wasz region wezwali tutaj takiego diabła, jakim ja jestem, że ten diabeł tu na miejscu wam powiedział, jak to wygląda, że przyjrzeć się faktom. Decyzję podejmiecie sami, częściowo wy, a w drugiej części rząd. Ani ja tej decyzji nie będę podejmował, ani nie będzie jej podejmowały Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu. Ja jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, jakie są fakty. Bardzo dziękuję panu prezesowi. Proszę państwa, no, naszą intencją było to, żeby po pierwsze uzyskali państwo, a za państwa pośrednictwem mieszkańcy Grudziądza, także pracownicy WZ-u w Grudziądzu, porcję no, dość dużą może nadmierną momentami, ale rzetelnej informacji na temat tych planów konsolidacyjnych i ich potencjalnych konsekwencji. Ale także w naszej intencji było to, żeby popłynął z tej sali jednak głos uspokajający. No, czy on rzeczywiście zostanie przyjęty jako uspokajający? Ja mam taką nadzieję, że tak będzie. Natomiast no, myślę, że relacje państwa pokażą mieszkańcom, pokażą pracownikom WZ-u w Grudziądzu, że nie taki diabeł straszny, jak go mam. Panowie politycy, jeszcze do was pytanie. Może się podzieli tak konkretnie, kiedy może zapaść jakaś konkretna decyzja rządu, bo wiemy, że proces konsolidacji on trwa... Marca, posiedzenie Rady Ministrów. I to będzie decyzja w ramach tych dwóch alternatyw, o których mówi pan prezes. To będzie wybranie kierunkowo drogi do konsolidacji przemysłu obronnego. Czyli pani prezes... proszę nie trzymać mnie za słowo, jeżeli tak się nie stanie, bo ja nie decyduję o porządku obrad Rady Ministrów, ale wszystko na to wskazuje, że 27 marca powinno się... Wracając do tych słów, które miał wypowiedzieć pan premier Kierwiński, jeśli on rzeczywiście powiedział, że nie będzie włączania tych zakładów do bumaru, to może rząd idzie tą drugą ścieżką, że buduje narodowy koncern. I rzeczywiście wtedy nie trzeba... Jeżeli wchodzimy w interpretację, to możliwe, że tak te słowa należy rozumieć. Zwracam Państwu uwagę, jako ekonomista z wieloletnim już doświadczeniem, że ta druga alternatywa oznacza, że i tak wszyscy jesteśmy w tym samym koncernie. Nie ma żadnej różnicy, oprócz tego, że jest dodatkowa spółka, która jeżeli... A to byłby Skarb Państwa właścicielem, prawda?
To jest dzisiaj właścicielem Coś wam powiem. Jaka będzie różnica, jak już tak off the record rozmawiamy. Różnica będzie taka, że będzie nowa spółka. Jak nowa spółka będzie chciała zarządzać w ogóle tą grupą, doprowadzić do tego, żeby na przykład dochodziło do przepływów kapitałowych, do WPRP, żeby wspierać ich działalność i tak dalej, to będzie musiała ta nowa spółka na siebie przepisać wszystkie zobowiązania kredytowe Bumaru spółka z o.o. To znaczy, że stworzymy dodatkowy szczebel, do którego zasie się wszystko, co jest dzisiaj w Bumarze spółka z o.o., włącznie z pracownikami. To jest to, że będzie to samo, co byśmy wnieśli do Bumaru spółka z o.o., tylko dwa lata później. Koszty operacyjne związane z utworzeniem holdingu, bo tutaj dopowiem, bo może pan prezes Bumaru na pewno wie, związane z utworzeniem holdingu, mogą wynieść około 30-40 milionów złotych. Taką informację uzyskałem z Ministerstwa Skarbu Państwa jako alternatywę właśnie dla tej takiej komercjalizacji, konsolidacji wokół grupy Bumar. Czyli do końca marca decyzja, co dalej będzie się działo? Czas pokaże. No będziemy realizowali. Jeżeli będzie decyzja o powołaniu nowej jakiejś spółki, no to oczywiście Skarb Państwa będzie tą spółkę będzie zakładał, potem będzie robił wycenę Bumaru do wniesienia do tej spółki. Czyli będzie wnosił Bumar, będzie wnosił Hutę Stalowa Wola, będzie wnosił Wojskowe Przedsiębiorstwa Remontowo-Produkcyjne oprócz Grudziądza. Nie, ale poważnie wam mówię, bo pan pyta, co będzie dalej. No tak będzie, bo Grudziądz dopiero będzie mógł być w ogóle rozpatrywany do wnoszenia również do tej nowej spółki, jak będzie wyceniony. Nie będzie wyceniony, to nie będzie wnoszony do tej nowej spółki. Więc jak pytamy o to, jaki będzie harmonogram, on będzie taki. Będzie wyceniany Bumar na nowo, będą wprowadzane WPRP do nowej spółki, będzie Huta Stalowa Wola, w tym czasie będzie wycena Grudziądza i potem będzie to wkładane. Natomiast, proszę Państwa, no bo nowa spółka, czym będzie się zajmowała nowa spółka? Nadzorowaniem wszystkiego, prawda? To taki pomysł. Czyli czym? Bo wam się wydaje, że jak będzie nowa spółka, to nie będziecie się dotykać do tego złego Bumaru. Będziecie się dotykać do tego złego Bumaru przez tą nową spółkę. To będzie jedna grupa kapitałowa. Będziemy razem wykonywać zadania dla MUN. W ramach jednej grupy kapitałowej. W ramach jednej grupy kapitałowej. Różnica polega na tym, że do tego stopnia nie pasuje wam jakby spółka, którą ja dzisiaj kieruję, do tego stopnia jesteście zrażeni do tej właśnie pojedynczej, konkretnej spółki, że jesteście w stanie wszystko postawić na głowie, żeby tylko nie być w grupie kapitałowej zarządzanej przez tą spółkę. No to jest odpowiedź na pytanie. Ale to jest irracjonalne. To można się z tym godzić na płaszczyźnie takiej psychologicznej, ale to jest po prostu głęboko irracjonalne. Nie ma dzisiaj drugiego podmiotu w polskim przemyśle obronnym, który posiada takie kompetencje do zarządzania grupą kapitałową, jak ma Bumar spółka z o.o. A ja jestem pierwszy, który jest niezadowolony z tej firmy tak głęboko, bo jestem nowym prezesem tej firmy i postanowiłem w niej zmienić wszystko, co się tylko da. Żeby to była rzeczywiście efektywnie pracująca firma i to robię. I nie ustanę w tym. Dziękuję bardzo.